Dzień dobry. Dzisiaj chciałem pokazać monetę. Właściwie nie monetę, tylko falsyfikat monety. To jest produkt najprawdopodobniej chiński. Jest to produkt już dość stary, bo to trafiło do mnie w okolicach tego kryzysu z roku 2008. To była odpowiedź Chińczyków na duże zapotrzebowanie na fałszywe złote monety, ponieważ wtedy odbywał się taki gigantyczny run na złoto, ponieważ złoto osiągnęło wtedy, zbliżało się do 2000 dolarów. Pokazywałem wam różne analizy z tamtego czasu z portalu bankier.pl. Generalnie wtedy były takie, była taka retoryka wśród analityków giełdowych, że złoto zaraz przekroczy 2000 i osiągnie 3 albo nawet 4000, tak wtedy mówiono, i generalnie analitycy się z tym zgadzali wszyscy. Jak było, to wiadomo, złoto zaraz spadło i to praktycznie o połowę, czy nawet więcej niż połowę. W skrajnym momencie, przy najwyższych, największych spadkach. No a na 2000 trzeba było czekać kolejne, no może nie aż 15, ale trzeba było czekać kilkanaście lat na to, żeby złoto przebiło 2000. Generalnie wtedy ludzie dość dużo stracili na złocie w tamtym czasie. No i a oprócz tego na rynku pojawiła się bardzo duża ilość oszustów, którzy sprzedawali po pierwsze sztabki imitujące oryginalne sztabki w znanych mennic, zamknięte w slaby, które wyglądały jak oryginalne. Były bardzo niebezpieczne oszustwa dla ludzi nieuważnych. Uważni potrafili to właściwie jednym rzutem oka rozróżnić. Ci, którzy widzieli, jak wygląda sztabka autentyczna, wiedzieli, że te, które są fałszywe, są mniej więcej trzy razy grubsze i to było widać gołym okiem. Więc jeżeli ktoś był obeznany ze złotem, to nie miał problemu z identyfikacją. Jak ktoś to nie wiedział, kupował gdzieś w bramie albo na jakimś jarmarku, no to mógł się mocno zdziwić. Wtedy pojawiła się gigantyczna ilość podrabianych monet bulionowych, odlewanych z mosiądzu właśnie w Chinach. Tutaj ludzie to sprzedawali. Pojawiały się też bardzo duże ilości, ponieważ wtedy srebro wystrzeliło na 50 dolarów za uncję. I wtedy też pojawiła się bardzo duża ilość monet imitujących bulionowe monety srebrne. Dużo ludzi zostało oszukanych w ten sposób. No i to, co wam prezentuję, to jest chyba szczyt osiągnięć. Czyli to jest taki rodzaj podrabianej monety, jest bardzo trudny do zorientowania się, że to jest podrabiane. Ta moneta, czy ta kopia monety jest wykonana, nie jest wykonana techniką odlewania. A jeżeli była odlewana, to odlewany był tylko i wyłącznie krążek z częściowym rysunkiem, a całość została wykończona na jakiejś grawerce kopiowej, czy na maszynie CNC, na frezarce CNC, nie wiem dokładnie, jak to było robione, ale no jest to na tyle dobrze zrobiona kopia, że patrząc na nią i szukając tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli szukając wyłącznie jakichś tam podniesionych części tła, nierówności na tle, czy tak zwanych takiej dużej ziarnistości, czyli tych rzadzin odlewniczych, czy wypływek, no to tego tutaj nie znajdziemy i dlatego można by było się pomylić. No oczywiście ważenie jest tutaj, ponieważ to jest mosiężne, no więc ważenie jest rozstrzygające. Moneta, która ma napisane, że tu jest masa jedna uncja, waży tam 24 gramy, czy ponad, trochę ponad 24 gramy, no to oczywiście jest łatwe do rozpoznania. Niemniej nieuważny człowiek,
ktoś, kto kupuje właśnie bramie w jakichś takich warunkach skrajnych, może dać się oszukać, po prostu może się pomylić bardzo łatwo. Ostatnio słyszałem o takiej sprawie, że ktoś został na kilkaset tysięcy oszukany w ten sposób, że mu sprzedano odlewane monety mosiężne, zapakowane w podrobione slaby NGC. Oczywiście transakcja przebiegała gdzieś w jakichś warunkach podziemnego parkingu, czy może nie, nawet chyba nie podziemnego, tylko parkingu przy jakimś centrum handlowym. No bo wiadomo, do eksperta jakby iść, no to po co. Zresztą generalnie samo umówienie się u eksperta z tego rodzaju wyrobami odrzuca, odsiewa tych sprzedających, którzy wiedzą, że mają do sprzedania lipę. Czyli tych, którzy rzeczywiście chcą oszukać. Jeżeli umówicie się na kontrolę u eksperta, oczywiście u swojego eksperta, wyznaczonego przez siebie, takiego, do którego macie zaufanie, albo przynajmniej nie podejrzewacie, że on może być w zmowie z osobą sprzedającą, to tam umówi się z wami, jeżeli nawet to miało być oszustwo, to umówi się z wami człowiek, który został oszukany już wcześniej i jest przekonany, że to, co ma, jest tym, co mu mówiono. I to on się dopiero dobije u eksperta, że został wcześniej oszukany. Więc to jest taki dobry sposób na umówienie się na weryfikację gdzieś u kogoś, kto potrafi to zrobić bez oczywiście niszczenia monet, jest takim dość poważnym zabezpieczeniem przed ewentualnymi oszustami. W każdym bądź razie pokazuję wam to specjalnie. Tutaj w niektórych miejscach, jak się bardzo dokładnie pod mikroskopem oglądnie tą imitację monety, to tutaj w niektórych miejscach na tle widać ślady noża. Widać ślady freza, widać, że po prostu wióro tam się oderwało i to wygląda trochę jak taka sprężynka. Taki ślad przypominający rysunek sprężynki. Widać to też na rancie, gdzie ran był przygotowywany czy obrabiany też przy pomocy frezu i widać te ślady tego frezu na rancie. Także są ślady, które wskazują na to, że to jest moneta, która, znaczy, że to jest walor, który nie został uzyskany w wyniku bicia, w wyniku procesu menniczego, no ale do tego już potrzeba bardzo uważnych oględzin pod mikroskopem w odpowiednich warunkach. Lupa, czy jakiekolwiek tam szkło powiększające i warunki parkingu podziemnego, to nie jest miejsce, gdzie można taki walor zweryfikować poprzez oglądanie go. Do tego potrzeba przynajmniej porządnego binokulara, jeżeli nie mikroskop. Myślę, że w tym momencie to jest już historia. Nikt nie robi tego, ponieważ to jest zbyt drogie. I myślę, że odpowiedzią na tamten wysyp podrabianych walorów bulionowych były te aplikacje dźwiękowe. W tamtym czasie rzeczywiście, ponieważ ci, którzy podrabiali monety, wiedzieli, że nie ma dostępu do aplikacji dźwiękowych, więc oni po prostu produkowali podróbki w taki sposób, jakby ich nie było. Więc automatycznie wprowadzenie aplikacji dźwiękowych mniej więcej w tamtym okresie spowodowało, że wszystkie te podróbki, które były na rynku, które były oferowane albo już zostały zaoferowane, one straciły rację bytu. Nawet jeżeli były zrobione w najlepszy sposób, to łatwo było je wykryć przy pomocy aplikacji. W tym momencie na aplikacje straciły sens, dlatego że jeżeli to taki typowy wyścig policjantów i złodziei, jeżeli pojawia się nowa metoda weryfikacji, no to po stronie policjantów, no to po stronie złodziei musi pojawić się metoda, która będzie zwodzić tą nową metodę weryfikacji, no i tak to się kręci. Inaczej nie ma sensu oszukiwać, no bo każde oszustwo zostanie łatwo wykryte. Dlatego mówię, to jest historia, niemniej taka dość ciekawa historia, walor, którego dzisiaj właściwie już nigdzie nie znajdziecie, a mnie udało się go zdobyć do kolekcji, znaczy zdobyć, no po prostu klient, który został oszukany,
kilkudziesięcioma takimi, czy może kilkunastoma, kupił sobie kilkanaście takich wynalazków. No, jeden mi podarował, żebym miał do swojej kolekcji. No przykre, ale niestety na tym rynku stakerskim bardzo często się to zdarza, że ludzie, którzy są za bardzo chciwi, bardzo dużo tracą, bo tracą wszystko. No w tej chwili mamy przykłady ludzi, którzy byli tak chciwi, że nie chcieli zapłacić 100 zł więcej w miejscu, gdzie sprzedawano złoto od ręki. Kupowali w jakichś mennicach, tych dwóch, tak? Mennica 24 i Gold Swiss Store, bo tam można było kupić taniej, no i teraz stracili wszystko. Czyli dokładnie tak, gdyby kupili taką podróbkę, straciliby dokładnie tyle samo, czyli wszystko. No i to tyle. Ostatnio rynek stakerski obfituje w skandale. Te dwa skandale, no to właśnie opisałem. Skandal związany z Mennicą 24, skandal związany z drugim tym Gold Swiss Store działającym w ten sam sposób. Skandal związany z tym, że jak donoszą klienci, moi Mennica Kapitałowa nie wystawia ofertę skupu srebra i tego srebra nie skupuje, nie ma na to pieniędzy, ponieważ nie ma na to pieniędzy, co w mojej ocenie jest skandaliczne. Skandal związany z Taweksem, czyli ocena autentycznych monet jako fałszywych po to, żeby klienta skłonić do tego, żeby sprzedał go taniej jako materiał, a nie jako numizmat. Mimo że pomimo uszkodzeń monety i pomimo złego stanu, to cały czas jest numizmat. Nawet moneta w stanie PUR 1 jest numizmatem. Mimo że praktycznie na monecie już nie widać, co to jest, to cały czas jest numizmat, cały czas jest PUR 1 i cały czas może mieć bardzo wysoką cenę. Zresztą nawet niektóre numizmaty właśnie w takich stanach kiepskich często, mówiłem o tym przy gradingu, mają często wyższe ceny niż monety o wiele lepiej zachowane. Także tych skandali jest jakoś dużo, no ale zawsze tak się dzieje, że jeżeli wszyscy dobrze żyją na rynku, wszyscy sprzedawcy, wszyscy łatwo sprzedają, szybko sprzedają, mogą szybko kupować po wysokich cenach, bo i tak jeszcze drożej sprzedają, w momencie kiedy rynek zaczyna się zwijać, zaczyna się robić na rynku brzydko, dlatego że właśnie sprzedawcy zostają z towarem, który skupili, cena spadła, tak jak teraz. Patrzcie, co się teraz stało. Kupowali srebro. Srebro staniało. No i co dalej? W Ameryce już jest w ogóle lament, bo tam srebro było na tych bardzo wysokich. U nas troszeczkę te wzrosty srebra, cen srebra zamortyzowała złotówka. W Stanach to praktycznie były jakieś tam szczyty dziesięcioletnie albo więcej niż dziesięcioletnie. I dilerzy się tym zapakowali, bo tam 80% ich obrotów to był skup właśnie srebra. No i oni teraz tym srebrem zostali, a srebro spadło o kilka złotych. No i ciekawe, co będzie teraz. Czy będą utrzymywać wysoką cenę sprzedaży, czy w jakiś inny sposób sobie poradzą ze stratami. Czas pokaże, będę wam o tym mówił w przyszłości. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.